Jak ona... Specjalnie jeszcze niżej. Gołębi nie lubi, to niedobrze. Nie, ona tylko synogarlicze. Tylko synogarlicze. Moje mamy, moja matka też nie znosiła. Mhm. Mareczek to jak zobaczy gołębie na balkonie, gdzieś tam on ma odstraszacze, to on kapciem rzuca. A to moja teściowa, to ona miała jakiegoś, wiesz, pubie miała. Ona twierdziła, że zawsze srają tylko na jej balkon, że w ogóle kopulują wręcz na balkonie. Wiesz, do sąsiadów latała wyżej i niżej, żeby tam coś tam, nie wiem tak. Co, czary mary, aż się ludzie stukali w czoło, no. Nie, więc miała tam w ogóle pierdolca na punkcie tych. No i rzeczywiście na jej balkonie srały najwięcej, to się zgadza. Już widzimy, że ich nie lubi. Cóż to? Teraz to coś tu mówić. Pięknie. A tego Uniwersytetu Podlaskiego nie widać, bo to mi pokazali, ale pięknie. No ta cerkiew jest bardzo stara. To ile ma kilkaset lat? Nie, ma dzwon carski. A tak dzwoni, że jak jesteś gdzieś na końcu miasta, to wszystko słychać. Widocznie dobry ludwisarz, odpowiednie proporcje materiału. Nawet gdybyś była tam zwierzyniec, politechnika, jaka politechnika, filharmonia podlaska. Z daleka wszystko słychać. Wszystko słychać. Także najpiękniejsze. Także bardzo ciekawe. I tylko...
TVN. A nie wiadomo, czy kto nie podłożył czego. Jak to? Ten dom. Gdzie? No. Co to cicha? Jak się dom zawalił, to albo oddał. Nie, po prostu bezmyślnie były tworzone wyrobiska pod miastami na Śląsku, no. Wiesz, kosztem wydobycia na jak największej ilości węgla, bo pokłady były na większych głębokościach, więc były no, kosztowne, no to po najmniejszej linii oporu pod domami, no i się zawaliło, nie pierwszy raz, tylko po raz pierwszy aż tak tragicznie, bo do tej pory to były tylko pęknięcia. No, wiesz, no. A poza tym mógł być budynek stary, z jakich materiałów, no, nałożyło się kilka przyczyn, przypuszczalnie. Tragedia naprawdę wielka, no tutaj się spokój, w kraju niby nie sejsmiczny, a tutaj takie rzeczy. No samo to, żeby bez tej nogi zostać jednej. No ale podobno część osób w ogóle nie znaleźli, że co tak głęboko to wszystko poleciało, no, przesypane jeszcze glebą. No. Może jest efekt żawki, tak jak u nas. Kurczę, metro budowali, a nie mieli pełnych map geologicznych. To przecież wtedy jak na Placu Powstańców. No co, to musieli ewakuować dosłownie kamienice i ludziom dali 15 minut. Czy tam ile, no. Dosłownie ludzie w piżamach wyskakiwali, bo to było w nocy. No. Się bali, że się chałupadowali. No. No, jak można budować, nie wiedząc, w jakim podłożu się operuje ludzie. No. Czy właśnie. To jest Barbadia, co się w ogóle dzieje. To ma być Europa, to jest Azja mentalnie. Na zachodzie inżynier, w ogóle ktokolwiek, urzędnik wyda błędną decyzję, wnuki spłacają. A u nas kula i dusza piekła nie ma, nie ma odpowiedzialności. Dopiero teraz coś tam podobno zaczyna myśleć. Nie ma ani karnej, ani finansowej. Urzędnik to święta krowa. Słyszałeś o prawie Parkinsona, że jeden urzędnik produkuje dwóch urzędników i co tak dalej idzie. A po co no? To jest perpetuum mobile. Urzędnik nie potrzebuje petentu, bo on ma tylko w obiegu jakieś dubne papiery. W ministerstwie chyba wtedy jeszcze gospodarki zwanej, to wiele lat pracował jakiś urzędnik, jakieś nagrody dostawał, że on taki sumienny, bo w ogóle nie wychodził. No i jak zmarł, nadawał w miejscu pracy, no i wiesz, no to tam dochodzenie, no tamtego, no trzeba by śmiecią naturalną. To się okazało, że on dlatego siedział, ponieważ w zeszyciku stawiał ołówkiem kropki, rozumiesz? Chodź ci pokażę tego Marka, jego z taką, to jest Święta Trójca, zobacz. Dlaczego Święta Trójca? To jest Marek, postarzały, Aleksander, Ogier i mój dubec Wasyli. To dwaj dyrygenci i oni we trójkę śpiewają w cerkwi. On wszystkim usługuje, to jest taki protodiakon. No ale też taki typ człowieka, który to swoja przyjemność uważa, że to jest jego posłannictwo. Czekaj, mam bardzo słaby nadgarstek, mi ręka leci. Dobra, zobacz jakie to są piękne wejścia. A na przykład tutaj, Święcenia Kapłańskie. Zobacz, ile leżą też krzyżem, mamy. Jak w tym, czy nie? To jest, jesteśmy za Carskimi Wrotami. A, o.
czyli tylko osoby konsekrowane mogą dojść. Nie, no to tam może zajrzeć, ale już nie, nie wiem. To biskup Jakub jest. Niebieski, pierdolę. Czyli kolor szat zależy od okresu liturgicznego. Jak tu wchodzą, a patrz, co? Bo stoi, nie? No dobra, starczy już tak się, proszę. Uła, uj, mój Ignaty. Chaspodi pomiluj się. Jest już. A Wrocław to nie. A pogrzeb Mirona jest jeszcze. Biskup Jakub. O masz, gdzie to jest, to ja nie wiem. Ale ja postawię już tu. Nie za ciężko. Z komentarzem. Ale cóż, on jest otwarty? No tak. O matko, okropność, jak można. Trumna jest zawsze otwarta. Ale Boże, przecież taki nieboszczyk to przecież raczej nie wygląda zbyt estetycznie. A patrz, tak niosą. Nie, nie w moim duszu. Nie, to już jest niepokazane. Nie zobaczyłaś tego. No dobrze, teraz tak. Propuścicie Włodyko. Wasza Eminencjo, Wasze Ekscelencje, Przewielebni Księża, Szanowna Pani Minister, przedstawiciele Ministerstwa Obrony i Sztabu Wojskowego, Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciele Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i pozostałych służb mundurowych, bracia i siostry, droga rodzino arcybiskupa Mirona. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał znamienne słowa. A mianowicie, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. Pragnienie odejścia z tego świata, by być z Chrystusem, dawała apostołowi wiara w Chrystusa, który swoją śmiercią zwyciężył śmierć i każdemu weń wierzącemu dał życie wieczne. Tę radość nadziei na życie wieczne szczególnie przeżywamy podczas święta Paschy. W tym roku paschalną nadzieją i radością tu, w tym miejscu, cieszyliśmy się razem z arcybiskupem Mironem, który był tu 1,5 tygodnia temu na dorocznym święcie zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, a które w tym roku obchodziliśmy w tygodniu paschalnym. Głosił kazanie i obcował z wiernymi i wszystkimi nami. I choć wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne, nasza radość paschalna została dziś przepasana kirem,
a nasze serca doznają bólu po utracie bliskiego nam człowieka. Dziś arcybiskup przybył ponownie w to miejsce, ale by już spocząć w krypcie świątyni zastawania i oczekiwać powszechnego zmartwychwstania. Jesteśmy dzisiaj pogrążeni w smutku. Odchodzi bowiem od nas bliski nam człowiek, a miara bólu jest tym większa, im bardziej go znaliśmy i im dłużej dane nam było z nim być, razem przebywać czy razem modlić się. Niezbadane są jednak wyroki Boże i nie do wyśledzenia Jego drogi. Nie jesteśmy w stanie po ludzku zrozumieć, dlaczego musiał odejść już teraz. Świętej pamięci arcybiskup Miron swoją posługę prowadził w wielu miejscach. Swoją drogę mniszą rozpoczął w monasterze w Jabłecznej. Następnie po 5 latach przeszedł do diecezji białostocko-gdańskiej, by tu w Supraślu zająć się odbudową życia monastycznego, jednego z najstarszych naszych monasterów. Na jego barkach spoczęły wówczas obowiązki bycia budowniczym, przeorem nowo powołanego domu zakonnego, potem klasztoru oraz proboszcza parafii. W każdej z tych posług był perfekcyjny, a efekty jego pracy przynosiły obfity plon. Umiał być z każdym, i w radości, i w smutku. Był energicznym, komunikatywnym, gościnnym. Był skromnym, szczerym, wrażliwym. W działaniu był odważnym, pracowitym i ambitnym. W przyszłość umiał patrzeć, mimo wielu trudności, które go spotykały, z optymizmem. Choć miał wiele obowiązków, umiał znaleźć czas dla każdego. Jako współbracia i współtowarzysze jego życia mniejszego wiemy o tym doskonale. Był z nami codziennie, na modlitwie. W relacjach był raczej jako ojciec, a nie jako przełożony. Dziękujemy Ci, Władyko Mironie, jako bracia zakonni, za to, że byłeś właśnie taki, za Twoje wskazówki, za wspólne śpiewanie, czytanie, nabożeństwa. Wierni dziękują Ci dziś za opiekę, którą ich otaczałeś. W 1998 roku ówczesny archimandryta Miron przyjął święcenia biskupie i rozpoczął nowy rodzaj posługi. Został prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego. Na tym stanowisku pełnił swoje obowiązki do ostatniego dnia. Zginął podczas pełnienia służby. Na wszystkich miejscach swojej pracy związał się mocno z ludźmi. W Jabłecznej, w Supraślu, w Hajnówce, w Warszawie. O wszystkich pamiętał, interesował się ich losami. Najbardziej związał się chyba jednak z Supraślem, do którego często wracał, jeśli nie fizycznie, to swymi myślami. Tu chciał powrócić po zakończeniu swojej służby, co często wyrażał. Mówił to również podczas swojego ostatniego pobytu. Tu również chciał być pochowany. I choć cerkiew, w której był budowniczym, jest jeszcze nieukończona, spocznie w jej krypcie. Spocznie przy szczątkach tych, choć porozrzucanych, którzy budowali świątynię
po raz pierwszy. Jego szczątki jako tego, który rozpoczął jej odbudowę po zniszczeniu, dołączą do nich. To, co możemy mu teraz dać, czym możemy się mu odwdzięczyć za jego wysiłek i pracę, to nasza modlitwa. Modlimy się o spokój jego duszy, by Bóg przyjął ją w miejscach światłości, wiecznej radości i szczęśliwości. Wierzymy, że Bóg przyjmie jego duszę, gdzie nie ma już boleści, smutku i westchnienia, lecz gdzie przebywają dusze świętych. Pragnę w swoim imieniu i w imieniu najbliższych świętej pamięci arcybiskupa Mirona, mamy i siostry, podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli w
Oh, bless.
Всякое дыхание на хвале Господа. Всякое дыхание на хвале Господа. Само się wyłączyło. No samo się skończyło, to czasem jest taki, że i padalsze, padalsze się nastawi, to idzie. Padalsze. No. I co długo to było? Krótko? Nie, krótko. No bo to... Klątwa Borciów. Święcenia diakońskie. To co oni wyprawiali, coś dziwnego. Co film reklamowali. Średniowieczna mafia na usługach papiestwa. No, świetne sformułowanie. Naprawdę, idealnie. Pani Hida, czyli też... Na... usługi, o, to będzie pewnie wieczna ja pamięć. Stara, ten, pani Hida, John Charge. Że co?
Powelicy my łaski Twojej, moli Ty się usłysz i pomiluj. Po podwórku. I co? Udało się zaszlachtować biedaków. Kłapali to. Jak można?
Being the mother of God with his son John. Aha, to też takie. Dziecko, kto to pozbierał jakieś takie. Mole being to the mother, Matka Boża, with biskup John Martin. Mole being też taki. To umarł taki gdzieś. Blessed is our God, always, now and ever and forever. Ja, nie wiadomo z których lat, bo to nawet nie jest napisane. Agafia, dokumentary. Agafia jakoś jest. Święty nieznany. Święty Moro. Liturgia. Grek, liturgia. Stare jak świat, jest bardzo Liturgia świętego Jakuba w katedrze. Liturgia świętego Jakuba. Liturgia słowa Jakuba w katedrze Mikołaja w Białymstoku. Naszego chóru już widać górę, wszystko. Widać, jak chór się przygotowuje, jak chór śpiewa. No to już jakbym tu wylał siebie, dobrze, biskup Jakub. Dobrze. Jeszcze z białym.
teraz tak, niech to przechodzi. Ustawienia, lokalizacja. Dobrze. Po kilka osób. Jest jakiś raz był ślub, to było 60 osób. Ja mówię, przecież ten balkon się zawali. No co ty, myśmy zapłacili, dostały po 70 zł. I śpiewałyśmy na to po 60 osób, to weź sobie podziel. Ile to trzeba zapłacić? Także to jest takie piękne, proszę Państwa, wszystko, że... To jest liturgia świętego Jakuba. Tutaj nawet w Warszawie o tym nie wiedzą, bo to nie jest takie w Warszawie, wiesz, tak jak mówię, że każda cerkiew ma inne swoje rzeczy. To ludzie nie mają zielonego pojęcia, no jak to? Kościół na przykład, że papież nadaje z całego świata. A tu każda cerkiew ma... No tam jest Gabriel, święty muczennik. A tutaj tego nie ma, to ale też śpiewają akatyst Gabriela. Tu Bogorodzice przede wszystkim śpiewają. Preświętaja Bogorodzice, Sebastina, Sidnie, Prys, i tak dalej. Tam też, ale tam głównie Gabriel. W każdej cerkwi to inny. I tutaj tak ładnie ten chór pokazany na górze, że tak jakby człowiek był u siebie w domu. A no właśnie. A no właśnie. Jeszcze raz zobacz, jak chór się. To jest Dubec, a tam stoi ten Aleksander Ogier. Znaczy Ogier ma na nazwisko. No, on taki zawsze dwumetrowy, taki piękna twarz, no. Bardzo silny głos. Tam no, wszyscy mają silny głos. W takim ciele, no to ja mówię, ojcze, ojciec karierę stracił z takim głosem. A taki jeden Maciuszka jak zawyje tam na całą cerkiew, to te siostry podziwiają. A potem jak zaczną te... Jak to nie idzie chyba. No, to wiadomo, że... Jak te perliczki zaczną piszczeć. No wiesz, kobiety jednak mają słabsze. O, zobacz, to machaj. Tu wychodzi biskup Jakub w diecezji białostocko-gdańskiej. I ta liturga Jakuba to ze 2,5 godziny trwa, to nie jest 5 minut. On będzie siedział potem na środku, tam będzie czytane, wiesz. Chór będzie czekał, będzie stał, będzie siedział. A ja raz weszłam na górę, wiesz co się stało? No. Kręconymi schodkami wchodzę, jedna siostra... O, padła
siostra zemdlała, słuchaj. Te siostry ją ratowały, słuchaj. No to podejrz, że się obijała. Ale słuchaj. Ale to mogła spać tych schodów. Nie, 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 to tam gdzie stoi chór. To jest miejsce schodkowane, wyłożone wykładziną i ona upadła na ręce tych sióstr. Daj spokój. Jak w przedwojennym romansie? No jak w romansie, bo tam ciągle, jak nie ta siostra Nikitorowicz z pogotowia receptę wypisywała tym siostrom, ale ona tak nie mogła w czasie śpiewania, bo... A to co, ja mam niskie ciśnienie, to ja parę razy u dentysty zemdlałam, ale ja się wtedy taka bladziutka robię, ty wiesz, jaka poruta, to... to się bardziej... Wiesz, a ja do tej siostry poszłam na pogotowie, pojechałam, a ona wyszła z gabinetu. A co się stało? A taka jedna, a proszę bardzo, proszę bardzo. A tego ochroniarza to ja oblałam wodą. Tam, tym pogotowiem. Dobrze, bardzo. Ale dobrze, tak, za drugim razem, tak. Coś tam wiesz. Naprawdę, instynktownie zadziałałeś prawidłowo. Tak, że się gapił, tak. Ja mówię, ja tu wchodzę jak do swojego, bo ja tu do siostry Nikitorowicz. Ale śmieszne. Ale śmieszne. Ale mimo wszystko, jak człowiek mdleje, to wcale nie jest sympatyczne, bo takie uczucie takiej słabości. Jest w ogóle bardzo to niemiłe. No, dobra, gdzie ja tu mam co? Może która to godzina? No, 11 już. Także to i wachlowanie się skończyło. Piękne to jest wszystko. Grecko-katolickie to ja nie chcę. Święta Podwyższenia Pańskiego. Piękne, no tam w ogóle. Zobacz, to jeszcze raz posłuchaj. To co słyszałeś? No to jest najpiękniejsze chyba. No. Będzie Gospodzi Wam a co to znaczy święto podwyższenia krzyża? To o co to chodzi? Że co? Teraz się słucha, nie gada. No wiesz, na tyle, to ja nie znam wcale codziennego. Melodię podziwiać. Także włączymy na ten. Także widzą Państwo, że to jest Gospodzi Wam. To jest, tak mi się to podoba, że... No to chyba każdemu się podoba. Że nawet i w ten krzyż można nie wierzyć, ale to się tak podoba, że... Tak, to jest kadzenie. To jest podwyższenie krzyża.